Więc jak on wyglądał? No ten rzekomy oszust. Proszę pana, on nie był żaden rzekomy. On po prostu był taki jak pan czy ja. Tak, 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 tak. Wiesz co? Ty spróbuj tego. O! No! Szparagi pod beszamelem, moje ulubione danie. Och, czy ty wiesz, ja już wieki tego nie jadłem. Ale czekaj, gdzie ja ostatni raz to jadłem? Wie, w Tuluzie. Nie, 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 skąd? W Nicei. Café Montserrat. Wow. Przyznam ci się, że były wspaniałe. Spróbuj tego, na pewno nie są gorsze. O. O. No. Mhm. Masz rację, są niezłe. No to za nasze spotkanie, Dudek. Czy panie dzisiaj coś piły? Co pan chce przez to powiedzieć? Że jesteśmy pijane? No. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze raz. Dlaczego panie nazywają go oszustem? Chciał nas naciągnąć na odszkodowanie. Znaczy, chciał odszkodowanie, bo zaszkodziło mu wasze jedzenie. Tak, oczywiście. A, jedzenie. A czy panie prowadzą jakąś restaurację? Nie, nie. Mój mąż ma masarnię. I te wędliny były z masarni pani męża. No właśnie o to się rozchodzi, że on powiedział, że zepsuta była biała kiełbasa. A mój mąż, jak świat światem, nigdy białej kiełbasy nie robił. Nigdy się nie miał do czasu. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze. Słuchaj, ale... Naprawdę nie masz do mnie żalu o ten głupi wyskok? No co ty, no ty, nie masz pojęcia, jaki to dla mnie miły wieczór, no. O! Słuchaj, Dudek, pamiętasz ze studiów taką czarnulkę? Niewysoką. Jak to? Oczywiście. Studiowała chemię. Miała figurę. A co z nią? Nie wiem, zniknęła gdzieś po mroce dziejów. Więc to było jedzenie z wesela, ale nie z masarni pani męża. No trochę przywieźliśmy na wesele, ale nie białą kiełbasę. A kiedy to wesele miało miejsce? W ogóle się nie odbyło. Aha, dobrze, więc wesela nie było. Nie. I z tego wesela, co go nie było, to zostało trochę jedzenia, tak? Tak, to znaczy nie trochę. Jedzenie. Wszystko. A czy ty pamiętasz, kiedy myśmy widzieli się ostatni raz? Ależ oczywiście. Kiedy? Na pogrzebie, niestety. Tak, dusi jej męża. Prawda, przecież ty byłeś świadkiem ze strony Zygmunta na ich ślubie. No i byłem, 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 tak jest. Potem nasze drogi się rozeszły, zresztą twoje i moje również. I właśnie on o tym wiedział, bo chyba był stamtąd. A czy to wesele w domu starców miało się odbyć? Czy? No i też skąd, dlaczego w domu starców? Wysłaliśmy tam tylko jedzenie, no, żeby się nie zmarnowało. No właśnie, mówię. I ten oszust chyba o tym wiedział, bo był stamtąd. To jest logiczne, nie? A teraz porwał męża tej pani. No tak ciężko to jest zrozumieć. No jak wyskoczyłem z kraju, a przecież wiesz, że dla takich jak my paszport nie był łatwą rzeczą. Urodzonych inaczej. No to zacząłem trochę hulać po Europie i minęło kilka lat, zanim wróciłem. Piłem trochę, no tak różnie. Powiem ci, pieniądze się skończyły, a żyć trzeba dalej. No i co, mała? Będą cię deportować do Rosji. Przecież mówiłam, że jestem Polką. Trzeba przyznać, że masz zdolności do języków, ale nas nie oszukasz. Ruski akcent rozpoznamy zawsze. Prawda, stary? Jasne. No moje gratulacje. Bryczka jak się patrzy. Widzieliście. O, aż lśni na parkingu. Komisarz ci pozazdrości. Kupiłem okazyjnie od sąsiada Bosmana. On ciągle na morzu, więc dużo nie najeździł. Wiadomo.
Ma niby 13 lat, ale tylko 120 tysięcy na liczniku. To jak nic przejeździ drugie tyle. No, a żebyś wiedział. Zaraz po dyżurze jadę po Halinkę, ale będzie miała minę. Jasne, takiej fury pewnie nie widziała. No może i widziała, ale co innego oglądać cudze samochody i wracać do domu autobusem z tego cholernego motelu, gdzie diabeł mówi dobranoc. A co innego? Żaba, coś mi się zdaje, że to ty jej dzisiaj będziesz mówił dobranoc. A może nawet i dzień dobry. Dobrze, ale dlaczego się nie pokazałeś? Dlaczego nie zadzwoniłeś? Nie dałeś znaku życia o sobie? Jak zabrakło Zygmunta i Dusi, to właśnie powiem ci, że jakoś ciężko było do tego wszystkiego wracać. A poza tym nie chciałem, żeby ktoś wspomagał mnie. Resztki dumy. No ale jak wiesz, to przechodzi. Sam zauważyłeś zresztą. Powiem ci, że z wiekiem właściwie wszystko przechodzi. Słuchaj, a propos, przecież Zygmunt i Dusia mieli, zdaje się, syna. Tak, Adama. No i właśnie zapasy z jego wesela przesłaliśmy do Strzemlina. Znaczy ożenił się. Tak, ożenił się. Ale nie można. Dobry wieczór. Adam, skąd się tu wziąłeś? Piotrek dzwonił, więc przyjechałem. Zadzwonił do ciebie? Nie mógł złapać ani twojej matki, ani ojca. Czemu panowie trzymacie dziewczyny? Zrobiła coś nie tak? A pan kim jest dla tej panienki? Ojcem? Bratem? A ja to pana chyba gdzieś widziałem. Nazywam się Adam Rozdrażewski, jestem przyjacielem. Ona jest zatrzymana? Co się stało? Okradli mnie, nie miałam dokumentów, kiedy mnie zatrzymali, a oni czepiają się. A już wiem, on wisi na tej reklamie przed komisariatem. Rzeczywiście. To naprawdę pan? Tak, to ja. W naszym komisariacie. Ja powiem Helence, to mi nie uwierzy. Sierżant Żaba, pan pozwoli. Słuchaj, była u mnie niedawno taka młoda dziewczyna, dziennikarka. Powiem ci prywatnie, mój typ. Ruda, włosy, płomień, twarz, cera, mleko. A czego chciała o ciebie? No po prostu dowiedziała się, że byłem świadkiem na ślubie Zygmunta i Dusi. Zaczęła mnie wypytywać, czy coś wiem na ten temat, że ojciec Zygmunta w czasie okupacji jakiś miał depozyt. Przechowywał depozyt, jak oni się nazywa? Złotobramscy. Zdaje się, że ich też trochę przechowywał. Złotobramskich? Głośna historia wtedy. On bogaty Żyd, ona Polka. Co się z nimi stało? No chyba zginęli w getcie. Ty wiesz, że ona sama z nim tam poszła? Bardzo się kochali. A powiedz mi, co mieli do tego Rozdrażewscy? Ja wiem. O to samo wypytywała mnie ta Ruda. I co jej powiedziałeś? No, przecież po prostu wtedy byliśmy jeszcze dziećmi. Powiedziałam, że nic nie wiem. A wiedziałeś? Coś tam wiem. Zygmunt kilkakrotnie wspominał mi, że przechowywali jakieś klejnoty czy biżuterię i że powinien się po nie zgłosić ktoś z rodziny Złotobramskich. No byli przekonani, że ktoś przyjdzie, czekali. Okazuje się, że ojciec Zygmunta to jakoś, no tak ukrył, że nic z tego. Oni czekali, szukali. Tak, no dawne dzieje. Zdrowie mojego dzisiejszego wybawcy. A swoją drogą zapytaj. Może o tym wie coś twoja żona. Laudański. Laudański. Karol. Rozumiem. Dziękuję. Do widzenia. No i co? No niestety, w żadnym szpitalu takiego nie mają. Znaczy porwany. A niech to Marianna znowu niech raczy. No już nie ma go ani w szpitalu, ani na policji, to oznacza porwany. Jezusie Nazareński,
Wynika z tego, że to ten oszust, co tu był. Ten drugi na pewno czekał na niego w samochodzie. A dlaczego się porywa? Dla okupu. Ciekawe, ile zażądała. Mój Boże, żeby mu nie zrobili krzywdy. No cóż, wolałbym, żeby to był ktoś z rodziny, rozumie pan. Ale grunt, że wszystko jest w porządku. Bardzo się cieszę, że wszystko, co mówiła, okazało się prawdą. Musi pan tylko jeszcze złożyć podpis. Bardzo mi było miło pana poznać. Mam taką maleńką prośbę. Chodzę z taką jedną. Mógłby pan dla niej autografik? Z największą przyjemnością. Niech pan napisze, że dla Haliny. Chodź, zaparzę kawę, dobrze nam zrobię. Ale jest chyba trochę za późno na wizytę w twoim rodzinnym domu. Ale głupiej się byłaś. Nie będziesz żałował. A twoja matka? Na pewno jej się to nie spodoba. Jestem już dużą dziewczynką. Mam nadzieję, że wreszcie to zrozumiała. Nie możesz mnie teraz tak zostawić. Nie mam zamiaru. Pamiętają panie, jak wyglądał ten drugi, ten, który uciekł? Jeśli w ogóle był. No jakże, przecież mówiłbyś. Proszę go opisać. No jakże, no miał taką, prawda, długą brodę. Okulary miał takie, wielkie okulary, takie grube, strasznie szkoły. I płaszcz, i warkoty, i płaszcz szarabie. Piękny cyganie. Jezus Maria, pan Karol. Mam Laudański. O co chodzi? Karol. We własnej osobie, przepraszam, o... O mnie chodzi? I... Jak to? No przecież jestem. Można? Czego chcesz? Kochacie się? No bardzo. To fajnie. My z Kaśką też ostatnio dochodzimy do porozumienia. Tak, to wspaniale. Bądź tak łaskaw i zmykaj stąd. Zaraz idę. Rozumiem, że chcecie być sami. Śpicie razem jak mama z tatą. Pobierzecie się? Zjeżdżaj! Chciałbyś mieć takiego wujka? Jesteś w porządku. Mogę ci dać nawet pewną dobrą radę. O, no, zamieniam się w słuch. Adam poradził mi, żebym udawał, że na Kaśce mi wcale nie zależy. Jeszcze jak to podziałało? Teraz sama za mną lata. Dobra, masz jeszcze jakąś sprawę? Nie? No to już cię tu nie ma. Chciałem ci tylko powiedzieć, że Magdę aresztowali. Co ty wleciesz? To wszystko? Możemy już iść? Tak, oczywiście. A na drugi raz radzę panience uważać przy zawieraniu znajomości. Dobrze pan wie, że to ani Kola, ani ja nie wywołaliśmy tej awantury, tylko dresiarze. To oni tu rządzą. A pan i pana koledzy wcale im w tym nie przeszkadzają. Lubiłam wybrzeże, ale już przestałam. Chodźmy. Ale ja chcę powiedzieć, co o tym wszystkim myślę. Ale to nie ma sensu. Ale niech mówi. Zapudłowali ją w Gdyni. Mama już tam pojechała. Aha, coś bajdurzysz. To co mieliby Magdę zamykać? Nie wiem. Dzwoniła do mnie z komisariatu, ale nic mi nie chciała powiedzieć. To dobra, Magda w pudle. Pana podwładni zachowywali się wobec mnie i Koli haniebnie. Naśmiewali się z nas i sugerowali, że jestem jakąś tirówką ze wschodu. Tak było? Nie mają chłopaki łatwej pracy. No, czasami lubią sobie pożartować. A to pan nazywa żartami? Nie mogę spać. A ja mogę. Antoni. Noż dobrze. Antoni. Powiedz, co ci gryzie. Nie widzisz, jak to się wszystko dziwnie splata? Bój się Boga, co się znowu splata? Niech mi pan powie, co będzie z Kolą. Wypuścicie go? Nie wiem. To nie zależy ode mnie. Jeżeli okaże się, że to nie pierwsze zatrzymanie i że zdarzało mu się już przekraczać ważność wizy, to prawdopodobnie będzie deportowany. Może dałoby mu się jakoś pomóc. No szkoda chłopaka.
No, nic w tej sprawie nie mogę zrobić. Tym nie zajmuje się mój wydział. Widziałeś, jak Adam wyleciał z domu? Powiedział, że musi natychmiast jechać po Magdę. A wiesz, co to za Magda? Magda Werner. Córka Ewy, tej, która była u nas, i Bogdana. Wnuka ślepego Wernera. Co z tego? No chce jej pomóc, to pojechał. Ale nie widzisz, jak to się dziwnie składa? Syn Rozdrażewskiego pomaga córce Wernera. No, powiedz lepiej córce Ewy. Przejmuje się nawet jej córką. Ja ci powiem, on ją wciąż kocha. No ale właśnie ja o tym mówię. Nie widzisz, jak to się dziwnie dzieje, że los ich ze sobą spotkał? Przecież to jest przeznaczenie, palec Boży. No zaraz przeznaczenie, zwykły przypadek i tyle. No miły chłopak. Gdyby to ode mnie zależało... Miły? Pewnie. Szkoda, że nie zauważyli tego pana pod Władnie, jak nas tak brutalnie aresztowali. Nie miałeś żadnych dokumentów, a on nieważną wizę. A dresiarze mieli papiery w porządku, tak? Zresztą muszą być tu sławni, bo nikt nie chciał zeznawać przeciwko nim. Wszyscy trzęśli portkami ze strachu. Chodźmy już, tak świata nie zmienisz. Ale mogę próbować. Ale jeśli to prawda, co ludzie gadają? Prawdę zna tylko córka starego Wernera. Mówią, że ona nie żyje. No pewno nie żyje, skoro stary Werner sam się wnukiem opiekował. Grobu nikt rozdrażliwie nie widział. Ano nie. Różnie ludzie gadają. Jedni, że się utopiła, inni, że jej rozum odebrało. Teraz prawdy nie dojdziesz. Bardzo to wszystko dziwne. Co u ciebie? Jeszcze nie wiadomo, ale nie najlepiej. Próbowaliśmy rozmawiać o tobie z Żabą, ale niestety strasznie zawzięty. Dzięki. Jakoś dam sobie radę. A, byłabym zapomniała. Zostaw. To dla ciebie. Na pamiątkę. Nie potrzebujesz jej? Teraz raczej już nie. Dzięki. Będzie mi ciebie przypominać. A tu u Laudańskich to się wszystko pokręciło. Chciałabym już wrócić do domu. No to jedźmy. No ale szkoda mi ich tak zostawić. Z tego małżeństwa Adama i tak nic dobrego nie wyniknie. Pani Melania chodzi taka zmartwiona po domu. Bledziutka, no ledwie się na nogach trzyma. A pan Karol przecież o mały włos nie wylądowałby w szpitalu. Albo i gorzej. Po co się ten Adam bez miłości żenił? Tak, po co? Przecież miało być dziecko. Ale dziecka nie ma, za to jest kupa nieszczęścia. Mogę wejść? Oczywiście, kochanie, wchodź. Siadaj, co się stało? Nic, tylko Magdę zamknęli na komisariacie w Gdyni. Co ty powiadasz? Mama też tam do niej pojechała. A wiesz, co się stało? Nie, ale potem przyszła Kamila z Wiktorem i poszli spać do pokoju Renaty. Ale mi się wcale nie chce spać. Byłem tam u nich, ale oni wcale nie chcą ze mną gadać. Przede wszystkim siadaj. Dam ci pyszną herbatkę ziołową, po której będziesz spał jak suseł. Ale mi się wcale nie chce spać. Muszę z tobą obgadać kilka spraw. W porządku.
Mów, co cię trapi. Nie wszystko powiedziałem mamie. Jedną sprawę zataiłem. Adam pojechał dużo wcześniej po Magdę niż mama.